Witam w drugim vlogu. Dzisiaj zajmujemy się wyłazem obornika z namiotów. Drugi dzień wozimy. I tak jak mnie prosiliście, zaraz jak go załaduję, to pokażę wam co i jak z tymi namiotami wygląda. Jak będzie jeszcze melał futer, to pójdziemy zobaczyć do niego. No, idziesz dalej. Pipanie jest wkurzające. Thank you.
dobra. Widziałem może... A, przedtem pokażę. Tak. Pytaliście się, ile murek ma. To gdzieś około 2 metrów będzie miał. I na nim jest postawiona cała konstrukcja. Czyli razem, ile to będzie? 9 metrów chyba, gdzieś, ale nie, nie powiem wam dokładnie. Tutaj mamy stół paszowy. A i ogólnie wymiary to 12x30 tego namiotu. Za stołem paszowym znajduje się poidło. I tutaj jest głęboka ściółka. Gdzie jest ścielane. A tutaj co drugi dzień jest tylko wybierane sama rzadzizna. Dzień jest ścielane. Chociaż w środkowym co drugi dzień, bo na ten moment, bo tam jest dużo mniej. I ołówek. Stół paszowy ma około 2 metrów. I długość, nie wiem, ile będzie miał. Niecałe 10 metrów chyba. No i tak, tam widać, jest wysypywany futer. Się pasza i ładowarko tylko nabierane i sypane na stół paszowy. A jeszcze tam na tylnej ścianie jest siatka przeciwwieczna. I ogólnie mają dość ciepło tutaj. Nie ma, żeby jakieś były problemy z wiatrem albo z mrozem. Co nie? I jest spokojna. A i są to namioty Shelterala. Koszt konstrukcji z plandeką to jest gdzieś jakieś 70 tysięcy, no a później wylewka. I na to papierologii praktycznie żadnej nie ma, ponieważ to jest na płycie obornikowej postawione. Tyle, no. My tutaj. To jest namiot, co sami stawialiśmy. Jedynie były rury wyginane i to tyle. Nie wiem, czy coś o nich jeszcze powiedzieć. Co by powiedzieć? A jak coś to w komentarzach będziecie pisać, się pytać. A teraz mi się wspomniało jeszcze. Średnio jest gdzieś 50 do nawet 60 jałówek się mieści w namiocie. O, Paulens. A. Ten, jałówki jedą chytać. Pójdę pokazać jeszcze oborę. Zdziwieni. Grywa, nagrywa. To jest cała słoma, co woziłem ostatnio z tego. Dobra. W sumie jak tu jesteśmy. A tutaj macie ściółkę. Legowiska w oborze. To jest słoma z wapnem i woda do tego przychodzi. To później na legowiska przychodzi.
Ja w ogóle nagrywam. A to myślę, że to takie krótsze będą lepiej, bardziej odpowiadać. Też nie ma sensu robić nie wiadomo jak długich vlogów. To macie frezowane. Po Gulliverze chyba tyle będzie. Nie będę przedłużał. Zobaczymy jak będzie po tym vlogu i co na, jakie następne roboty będą. A więc na razie i do następnego.